choć małe ciało, wielki duch. George Stone, szprach co odwagi ma za dwóch. George Stone, nie żaden mięczak, marny puch. George Stone, to gość na schwał i zuch. Gdy zgubi piłkę młodszy brat, to George, choćby miał jechać drogi smak. I tak, dziś jeszcze znajdzie ją na bank. George Stone, to gość na schwał i zuch. Super ochodem co dzień gna, bo on do marzeń drogę zna. Gaworzy junior, gu i ga, guga, a tata wciąż na saksie gra. Wciąż gra, na wszystko mama oko ma. Oj ma, George to jest gość na schwał i zuch. To George Niewielki. Wyprowadzając Miss Daisy. Sobota, 9 rano. Jeszcze tylko jedna doba do godziny W, czyli 11 urodzin Becky. W tym roku chcieliśmy jej urządzić najwspanialsze przyjęcie świata z niespodzianką. Ponieważ oficjalnie jestem najlepszym kumplem Becky i cała impreza ma się odbyć u nas, chciałem się upewnić, że wszystko będzie gotowe na czas i wypali na 100 fajerek. Wchodzę! Pierwsze zadanie, zaproszenia. W końcu, co to za niespodziankowe przyjęcie bez gości krzyczących niespodzianka? Trafiony! Dom Cooperów, następny. Hilda i Henry Cooperowie mają mistrzowski tytuł bliźniaków w zjedzeniu największej ilości tortu na jednym przyjęciu urodzinowym. No i zawsze przynoszą Henry, fajne prezenty. Popatrz. Przyjdźcie koniecznie i pamiętajcie! Gębę na kłódkę! Dowództwo do kapitana Niewielkiego. Jak misja bojowa? Odbiór? Tu kapitan Niewielki. Zaproszenia zostały dostarczone. Gratuluję, kapitanie. W bazie czeka na pana naparstek zimnego soku pomarańczowego. Prowadzę maszynę do domu bez odbioru. Oczywiście najtrudniejsza sprawa w niespodziankowym przyjęciu to sama niespodzianka. Im bliżej tej niespodzianki mieszka jubilatka, tym trudniej o niespodziankę. O! Kapujecie, w czym rzecz? Wchodzę w tryb zwiadowczy. Silnik i stop, lot super ślizgowy. Za słaby wiatr. Kapitan Niewielki zaraz się chyba rozwali. Udało się. Kłopoty na godzinie 12. Dawaj super. Nie czas na zabawy w kotka i George'a. Gospodarza niespodziankowego przyjęcia wymaga odpowiedzialności. Dlatego ja nadaję się do niej idealnie. Dzięki mojemu superplanowi urodziny Becky będą fajowskie. No dobra, ruszamy. Mamy mnóstwo roboty przed jutrzejszym niespodziankowym przyjęciem. Niespodzięcie? O. Tak, kotku, urządzamy przyjęcie urodzinowe dla Becky, ale to tajemnica. Właśnie, Junior, tajemnica. Dobdzie, bobdzie, dziądź. Przed przyjściem Becky wszyscy się schowamy, a gdy już otworzy drzwi, wyskoczymy i krzykniemy: niespodzianka! I narobimy strasznego hałasu. Podzianka, podzianka, podzianka! Złapałeś, mały, masz to we krwi. Dobra, przeczytam wam listę zadań do wykonania. Jeśli podzielimy obowiązki, będziemy gotowi raz, dwa. Zaproszenia? Są. Tort? Tort, 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 lubię tort. Wszyscy lubimy tort. Pieczeniem zajmie się prawdziwa artystka, mama. Wszystkie składniki i narzędzia przygotowane i przeliczone. Upiekę najoryginalniejszy, ekstra puszysty, trzypiętrowy tort piankowy wszechczasów. O nie, mogę się tylko zdecydować na projekt odpowiedni na urodziny Becky. Jestem pewny, że będzie świetny. Co dalej? Zagrabić liście i ustawić stoły w ogrodzie. Junior, pomóż! Nie wiem, czy dasz radę przestawiać meble. To chyba zadanie dla mnie, George. Super! Dekoracje,
serpentyny, balony, no i oczywiście piniata pełna łakoci. Ja lubię piniata, George. Piniata i dekoracje to moja działka, Junior. A Junior co? Wszystkie zadania obsadzone. Dobrze, dobrze, George. Chęć pomocy Juniora była godna podziwu, ale on naprawdę był za mały, żeby wziąć udział w operacji Niespodziankowe Przyjęcie. Musiałem jednak wymyślić mu jakieś zadanie łatwe, ale wystarczająco zabawne, by nie kręcił się nam pod nogami. Ha! Czekaj, misiu! Prawie zapomniałem o jednej bardzo ważnej pracy! Mam wolne stanowisko testowacza przeszkadzajek. Junior pomoże! I o to chodzi! Zaraz, najpierw serpentyny i balony. Mały, nie brakuje ci ikry. Och, ależ ty umiesz dmuchnąć. Tylko tak dalej, a wylądujesz w kapeli swojego staruszka. Balanga na fajerek 100! Imprezowy pociąg ruszył pełną parą. Tata Becky siedział w domu i przygotowywał swój słynny sos. Moi rodzice pracowali za czterech. Pojawił się jednak mały problem. Ktoś wykonywał zadanie zbyt dobrze. Motyla noga, Junior! Niespodzianka? Tak, zrobiłeś, mamusi, niespodziankę. Z grania na przeszkadzajkach uczyniłeś prawdziwą sztukę. Zapytaj może starszego brata, w czym jeszcze mógłbyś pomóc. Dobrze, mamuś. Cioć? Cześć, Junior! Cioć! Cioć! Tu jestem, słoniku! Obliczam niezbędną ilość cukierków! Junior! Odłóż to ostrożnie! Dobra, Junior? George do kontroli naziemnej! Czas na... Junior, pomoże cukierki! Junior, mam dla ciebie inną pracę, ale to bardzo ważne! Potrzebuję kogoś, kto przyniesie mnóstwo poduszek na wieczorny maraton horrorów. Poradzisz sobie? Dobrze, babcia, cioć. Zgoda. Było to może trochę naciągane, ale dzięki temu Junior mógł się zająć czymś pożytecznym. Po usunięciu go z drogi, wszystko znów było pod kontrolą. Ja otworzę! Co to, cioć? Mama Becky, pewnie chce sprawdzić, jak przygotowania. Cześć, George. Jak wam idzie? Niespodziankowa operacja przebiega bez zakłóceń. Wszystko będzie jak trzeba. Wiedziałam, że mogę liczyć na ciebie. Przyniosłam trochę cukierków do piniaty. Proszę pani, coś... tam się rusza. I popiskuje. George, Junior, poznajcie Daisy. O, to piesek! Piesek, 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 piesek! Ej! Be,
Becky od zawsze marzyła o piesku. Teraz ma już 11 lat i da sobie z nim radę. Świetna niespodzianka! Mam nadzieję, że się nie wyda. Chciałabym ją ukryć do urodzin, ale jest taka ruchliwa i szczeka. Niech ją tu pani zostawi. O nie, George. I tak już masz mnóstwo pracy. Szczeniak wymaga uwagi. Nawet przez jeden dzień. Skoro mogłem dostarczyć wszystkie zaproszenia i udekorować cały dom, dam sobie radę z jednym małym szczeniaczkiem. A! Dzieci i szczeniaki pasują do siebie. Dobrze, George. Jeśli chcesz, a twoja mama się na to zgodzi, bierz ją. Świetnie! Chodź, mała, spytamy przewodniczki stada. Joho! Jak ci idzie, mamo? Będzie to idealnie doskonałe dzieło sztuki. Kiedy wreszcie wybiorę projekt? Mogę popilnować prezentu Becky? Prezentu? Jaki to prezent? Mamo, to jest Daisy. Piesek? Tylko na jeden dzień. A to tylko szczeniak. I dzieci i szczeniaki pasują do Cudownie. Siebie. Cudownie. Zrobię ekstra puszysty, trzypiętrowy tort piankowy z psem. To co, mogę? Ale tylko do jutra. Na pewno sobie poradzisz. Jasne, to... bułka z masłem. Dobrze, George. Jeśli się nią zaopiekujesz, bierz ją. Joho! Jedziemy! Wio, psino! Mamy zgodę! To jej rzeczy. Dziękuję wam, chłopcy. A więc do jutra. Niech się nie wyda. Tak więc przez cały dzień miałem się opiekować Daisy. Wiedziałem, że to będzie zabawne, ale nawet nie przypuszczałem, jak bardzo. Muszę ci znaleźć jakieś zajęcie, gdy będę napełniał piniatę i pakował prezent dla Becky. Bawić peśkiem? Nie, nie, Junior. Ktoś musi przynosić poduszki. Dobrze, George. Dobra, mała. Pokaż, czy znasz jakieś fajne sztuczki. Daisy, siad. Nie znasz, co? No więc siad to... Siad to jest to. Dobry piesek. A teraz stój. Stój, stój. Dobry piesek. Potrafię tresować szczeniaki, co Daisy? Zostaw to, Junior! Dzięki! One są do piniaty. Ale odłożę dla ciebie kilka, jeśli mama się zgodzi. Tylko najpierw przynieś poduszki. Zgoda? Zgoda! Puśki, puśki, puśki. Lepiej je gdzieś schowam. Co to było? O, wracaj tu, oddawaj! O, pies ucieka. Stój, Daisy! Stój! Stój! O, ładna blokada, Junior. Fajnie, że chciałaś pobawić się z Daisy. Nie sądzę, żeby maleńka Daisy się bawiła. Ma dobry gust. Od razu popędziła do ciasta. Wpadła całym pyskiem. Przepraszam. Nie szkodzi, ale pilnuj jej lepiej. Nie chcę, żeby pies na torcie miał sierść. Pilnuję peśka. Lepiej nie, Junior. Jesteś moim specjalistą od poduszek. Dobrze, dziąć. Papa, peśku. Czekaj. A, pewnie jesteś głodna. Już wyciągam psie ciasteczko o mięsnym smaku. Aha, tak myślałem. To powinno cię zająć na chwilę. Lepiej wykorzystam to i zapakuję inny prezent dla Becky. Piniata Becky zaraz wyleci w kosmos! Jak to? Daisy! George, czy coś się stało? Nie! Wszystko w porządku! Zatrzymaj się! Stój!
No i już. Na pewno sobie poradzisz z Daisy? Masz dużo do zrobienia. Mówiłem już. Bułka z masłem. Niech Junior ci pomoże. To przecież mały dzieciak. Spokojna głowa. Obiecałem mamie Becky, że się nią zajmę. Daisy będzie grzeczna jak baranek. Dobrze. Sunia, muszę cię jakoś uziemić. Łapka na myszy, a raczej szczeniaki. Ej, Daisy, chodź tutaj! Jeden kłopot z głowy. Oczywiście złapanie szczeniaka w pułapkę to jedno, a utrzymanie go w niej to zupełnie inna para kaloszy. Przydałoby się więcej cukierków. Dobry pies! Zaraz wracam! Gotowe do transferu. I już są! Becky będzie zachwycona. Prawda, Daisy? Daisy? O... Daisy? Daisy? Gdzie jesteś, Sunia? Daisy! W ciągu zaledwie 5 minut Daisy wyparowała, a wraz z nią moje plany dotyczące niespodziankowych urodzin. Całe przyjęcie stanęło pod znakiem zapytania. Jak Daisy mogła się tak szybko wydostać? Jeśli zgubię tego szczeniaka, rodzice Becky i Becky nigdy mi nie wybaczą! Daisy! Zorganizowałem lotniczą akcję poszukiwawczą. Sprawdziłem każdą, nadającą się dla psa, kryjówkę, a także kilka dziur, o których wiedziałem tylko ja. Wszystko wskazywało na to, że nowy pies Becky zaginął na dobre. Przeszukałem cały dom. Pozostała mi jedynie broń ostateczna. Rodzice. Ale na szczęście... Daisy! Daisy! Ojej! Tort! Znalazłem ją uczepioną pazurami kuchennego blatu. Kamień spadł mi z serca. Ale nie mogłem jej pozwolić, żeby przed urodzinami dobrała się do maminego dzieła sztuki. Tak jest, malutka. Ty mnie gonisz, ja uciekam. Teraz stój! Mam cię! Muszę cię przywiązać do czegoś dużego. Urodzinowy patrol melduje. Wszystkie liście są w workach. Tato, szybko zamykaj! Stój, Daisy! Kto zgasił
Uwagi! Daisy, stój! Stój! Łapa, smycz! Trzymaj się, George! Zaraz ją złapię! Wije się jak piskosz. Pesiek! Pesiek! To będzie najnowsza atrakcja w Wesołym Miasteczku. Szalona jazda na Daisy. Dobra, maluchy, zostawcie coś na urodziny. Dobrze, tatuś. Pewnie będziesz chciał, żebym znów tu posprzątał, co, George? Cały ogród wyglądał, jakby przez niego przeszła trąba powietrzna. Kto by pomyślał, że taki mały, słodki szczeniaczek potrafi aż tak narozrabiać? Cześć, George! O! Słyszałeś to? Szybko, zabierz stąd Daisy! Słyszałeś tu psa? Że co? Nie, nie ma tu psa! To dziwne, zdawało mi się, że coś... To? To był tylko Junior! Bawił się w hał-hał! O, szkoda. Fajnie byłoby mieć psa w okolicy. Jasne, że tak. Becky, idziemy! Lecę! Do zobaczenia, George! Muszę przyznać, że mało brakowało. Byłem pod wrażeniem. Junior zachował zimną krew. Zdaje się, że nie doceniałem tego malucha. Dzięki, Junior. Uratowałeś całą imprezę. Junior, Daisy i ja stworzyliśmy zgrany zespół. Dzięki Juniorowi skończyliśmy przygotowania i jednocześnie doskonale się bawiliśmy. Co dwie pary rąk, to nie jedna. Szczególnie, gdy w grę wchodzą cztery łapy z pazurami. Niespodzianka! Daisy jest twoja, ale musisz się nią opiekować. Dzięki, mamo. To najwspanialsze urodziny. Nie jestem pewny, ale Junior nauczył się chyba języka szczeniaków. Nie mam pojęcia, jak udało wam się utrzymać to wszystko w tajemnicy. Świetnie się spisałeś, George. Becky, niełatwo jest zamydlić oczy. Drobiazg, świetnie się bawiliśmy. No, zamieszka niedaleko. Będziesz mógł się z nią bawić, kiedy tylko zechcesz. To fajnie! Junior też pewnie będzie chciał. Udało się. Operacja Niespodziankowe Urodziny zakończyła się pełnym sukcesem. Dzięki mamie, tacie, rodzicom Becky, no i oczywiście dzięki Juniorowi i Daisy. Kto by pomyślał, że właśnie ja odmówię komuś zaufania tylko z powodu jego wzrostu. Następnym razem, kiedy Junior będzie mi chciał pomóc, wyznaczę mu bardziej odpowiedzialne zadanie. Opracowanie wersji polskiej Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka-Medek. Dźwięk i montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. Udział wzięli George, Jonasz Dołopiło, Junior Agnieszka Kunikowska, mama Ewa Serwa, tata Jacek Kopczyński, Becky Sara Milidner oraz Jolanta Wołejko, Ilona Kucińska, Jarosław Domin, Dariusz Błażejewski, Paweł Galia. Piosenka tytułowa w wykonaniu Wojciecha Paszkowskiego.